Witajcie, witajcie kochane, tutaj Lovesense, ja tutaj Madi. W dzisiejszym nagraniu będę mówić o tym, jak przyciągnąć wymarzonego mężczyznę do swojego życia. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz na tym kanale, to wiedz, że znajdziesz tutaj dużo esencjonalnej wiedzy na temat miłości romantycznej, o przyciąganiu partnera do swojego życia, przyciąganiu właściwego mężczyzny do swojego życia, tutaj z naciskiem na singielki. Tutaj przekazuję wiedzę, treści z naciskiem na singielki. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj super, super ważny temat. Dzisiaj taki temat, który wzbudza dużo emocji. Mówić będę o tym, jak przyciągnąć właściwego, wymarzonego mężczyznę do swojego życia. Jednak zanim odpowiem Tobie na pytanie, chciałabym, abyśmy powiedziały sobie, kim jest tak naprawdę dla kobiety w ogóle wymarzony mężczyzna. Oczywiście w szczególe każda z nas ma swoje małe preferencje, ma swoje smaczki, ma swój określony styl, powiedzmy, czy typ mężczyzny, który jej się podoba. Natomiast nie ulega wątpliwości, że większość kobiet chce mieć mężczyznę, który będzie przystojny, który będzie zaradny, który będzie w męskiej energii, który będzie zdecydowany, który będzie pewny siebie. I zobacz, że wszystko tutaj jest wspaniale. Nadal możemy się pokusić o marzenia o wymarzonym mężczyźnie, ale nadal taki zbiór cech nie daje Tobie gwarancji tego, że będziesz się czuła u boku tego mężczyzny jak właśnie ukochana. Więc zobacz, że to, czym jest w naszym wyobrażeniu wymarzony mężczyzna, wcale nie musi nam dawać satysfakcji, nie musi nam dawać zaspokojenia. Mówię dokładnie tak naprawdę tutaj o sytuacji, w której kobiety angażują swoje uczucia, swoje przywiązanie w stosunku do mężczyzny, który jest właśnie przystojny, który jest zaradny, który ma pewność siebie, ale jest jeden mały szkopuł, nie jest nimi zainteresowany. Albo nawet posiadając dużo fajnych cech, nawet będąc fajnym w ogóle mężczyzną, przyciągającym wzrok, przyciągającym uwagę, nie jest mężczyzną, który jest w stanie dać Tobie uczucia, które tak naprawdę chcesz czuć u boku mężczyzny. Więc to jest pierwszy moment, w którym bardzo mocno zapraszam Ciebie do tego, abyś odpowiedziała sobie na pytanie, kim tak naprawdę jest wymarzony mężczyzna. Bo jeżeli myślimy o mężczyźnie w kategoriach nosiciela pewnych cech, czy posiadacza pewnych cech, to nadal nie oznacza to, że w życiu miłosnym, czy w związku, czy w relacji z tym mężczyzną będziemy odczuwać satysfakcję. Kochana, a tak naprawdę odpowiadając na pytanie, w jaki sposób, jak przyciągnąć wymarzonego mężczyznę do swojego życia, pragnę Tobie dać w tym momencie odpowiedź. Nastaw uszy i postaraj się bardzo mocno poczuć to, co powiem. Kochana, aby przyciągnąć do swojego życia wymarzonego partnera, musisz stać się jego wymarzoną partnerką. Kto to jest wymarzona partnerka dla mężczyzny, który właśnie jest męskiej energii, który adoruje kobietę, który potrafi zdobywać kobietę w taki stały sposób? Taka wymarzona partnerka to jest kobieta, która jest kochająca, która ma uczucie miłości w sobie, uczucie takiego, poczucie własnej wartości również, tak? Które idzie za tym uczuciem tego, że jest w ogóle kochana. To jest kobieta, która jest bezpieczna i kobieta, która jest otwarta. To jest dla mężczyzny generalnie wymarzona partnerka. To jest esencja właściwie kobiecości. Aby przyciągnąć mężczyznę, który oprócz posiadania wspaniałych cech i jakości energii męskiej będzie również generował pozytywne uczucia w Tobie, musisz stać się jego wymarzoną partnerką. To oznacza, że tak naprawdę, żeby mieć satysfakcjonujące życie miłosne, musimy najpierw zrobić pracę z samą sobą. Powiedziałam o trzech bardzo ważnych rzeczach, które są kluczowe dla kobiety, aby mogła czuć się w związku okej, aby mogła się rozwijać w związku u boku mężczyzny. Być może myślałaś o kilku z tych cechach, albo myślałaś w kategoriach trochę innych cech, pokrewnych jakości, ale trzy rzeczy niezmiennie są zawsze potrzebne do tego, abyś była wymarzoną partnerką swojego potencjalnego, wymarzonego mężczyzny. Pierwszą z nich to jest poczucie bycia kochaną. Druga cecha, drugie uczucie, drugi vibe, który jest
szalenie istotny dla wymarzonej partnerki, wymarzonego mężczyzny, to jest poczucie bezpieczeństwa. Kobieta, która jest bezpieczna dla samej siebie i czuje się również bezpiecznie. I trzecia cecha to otwartość. To otwartość kobiety, która sprawia właśnie, że to mężczyzna może przybić do jej zatoczki i chcieć zatrzymać się na dłużej, ponieważ widzi w takiej kobiecie potencjał. I teraz mogłabym podać Tobie mnóstwo tipów na to, jak zdobyć wymarzonego mężczyznę i mogłabyś się nauczyć różnych sztuczek, ale tak naprawdę, dopóki nie zaczniesz od środka emanować energią, to mężczyzna, niezależnie od tego, co zrobisz, będzie czuł Twój lęk na przykład. Będzie czuł Twoje niskie poczucie własnej wartości. Będzie czuł na przykład Twoje niezdecydowanie. Będzie czuł szereg różnych rzeczy, które sprawią, że nie będziesz dla niego wymarzoną partnerką. Pamiętaj, kochana, że cały czas mówię tutaj o przyciąganiu partnera, przyciąganiu mężczyzny, który naprawdę ma taką wysoką wartość. I każda z nas kobiet pragnie mieć satysfakcję w życiu. I aby tego dosięgnąć, aby tego doświadczyć w związku, jest szalenie istotne, abyś to Ty zaczęła czuć się ze sobą dobrze. Abyś to Ty najpierw wybierała takie okoliczności dla siebie, które sprawią, że będziesz się czuła kochana, będziesz się czuła bezpiecznie i będziesz otwarta. W tym momencie z pomocą przychodzi randkowanie. Randkowanie według mnie, według mojego punktu widzenia, randkowego tak naprawdę czystego umysłu, jest drogą samopoznania dla kobiety. Jeżeli otworzysz się na randkowanie jako etap w swoim życiu, w którym dorastasz właśnie do swojej wizji bycia wymarzoną partnerką i do tego mężczyzny wymarzonego, to będziesz w stanie przepracować, przetransformować bardzo wiele ograniczających wzorców, które być może do tego momentu nie przynosiły Ci w miłości spełnienia. Kochana, zacznę od cechy bycia kochaną, od cechy bycia kochaną, od uczucia bycia kochaną. Kobieta po prostu ma największy priorytet w związku, to właśnie to uczucie bycia kochaną. Mężczyzna potrzebuje bardziej szacunku, kobieta potrzebuje czuć się kochaną. I zobacz teraz, jak to działa w trakcie już randkowania. Już w trakcie randkowania możesz nastroić swoje sensory na tą wibrację, aby podążać za tym, za takim doświadczeniem, czy dać się zapraszać takim mężczyznom, którzy wzbudzają w Tobie to uczucie. I teraz wyobraź sobie takie randkowe sytuacje. Ja to nazywam romantic case study. Dzielę się przykładami, ponieważ to one w głównej mierze przynoszą Tobie jakiś rodzaj eureki. Wyobraź sobie, kochana, a propos uczucia bycia kochaną, czy chodząc na randki, czy umawiając się z mężczyznami, możesz tak naprawdę mieć poczucie, że kochasz samą siebie, że szanujesz swój czas i swoją energię, jeżeli pozwalasz mężczyźnie wkładać się do poczekalni. Pozwalasz, aby on, pan widmo bardzo często, który pojawia się raz na jakiś czas, nie w taki stały, zdecydowany, męski sposób, żeby w jakiś karmił Ciebie jakimiś mrzonkami, jakimiś wymówkami, jakimiś okruchami. I klasyczna sytuacja, kiedy na przykład randkujesz z mężczyzną i było jedno spotkanie, albo w ogóle nie było żadnego spotkania, tylko ciągle piszecie i trwa to na przykład 2 miesiące, a mężczyzna mówi coś takiego, bo tu coś w pracy się dzieje, bo tu było ciężko, bo teraz idą na przykład święta albo jest święto dziękczynienia w Ameryce, bla, 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 bla. Tak naprawdę wiesz dokładnie i czujesz samą, że jest to wymówka. Kobieta, która chce czuć się kochana, nie pozwoli sobie na to, aby utknąć w poczekalni życia. Kochana, pierwsza lekcja. Nie bukuj swojego miejsca, swojego czasu, swojej uwagi dla kogoś, kto nie ma tej uwagi dla Ciebie. Nie bukuj miejsca dla mężczyzny, który ma mało do zaoferowania, bo na świecie jest mnóstwo mężczyzn, którzy mają znacznie więcej do zaoferowania. Jeżeli chcesz wibrować uczuciem tego, że jesteś kochana dla samej siebie przede wszystkim i tym samym przyciągać wymarzonego mężczyznę, kochana, nigdy nie czekaj na mężczyznę i nie daj się włożyć do poczekalni. Dajmy na to, że jesteś już przez jakiś czas w relacji, a nawet w stałym związku i dla Ciebie pojawia się kolejne pragnienie. Chcesz być narzeczoną. Oczekujesz od mężczyzny zaręczyn, oczekujesz od mężczyzny właśnie takiego formalnego związku i wnosisz właściwie to swoje pragnienie do tego związku i słyszysz od mężczyzny, wiesz, dla mnie to jest tylko kawałek żelastwa.
na przykład na informację o tym, że chciałabyś dostać pierścionek zaręczynowy, chciałabyś powiedzieć tak. Musisz skonfrontować się z faktem, że być może jesteś z mężczyzną, który ma zupełnie inny system wartości. I owszem, tak, to jest prawda, dla niego ten pierścionek to jest tylko kawałek żelaza czy metalu. Natomiast dla ciebie znaczy to coś więcej. W twoim świecie, w twojej wizji związku, właśnie zaręczyny czy ślub to jest to pewnego rodzaju romantyczny pakt, który chcesz przeżyć, który chcesz podjąć. Więc zobacz, że tak naprawdę jesteś w stanie zaoferować więcej mężczyźnie, jesteś w stanie zaoferować długofalową deklarację ze swojej strony. Jeżeli mężczyzna na to nie jest gotowy, to musisz zmierzyć się z prawdą, że to prawdopodobnie nie jest wartość dla niego. I nie możesz być kochająca, jeżeli nadal pragniesz w swoim sercu być żoną, a w jakiś sposób umniejszasz to uczucie i przeczekujesz czas, swój cenny czas życia właśnie w poczekalni, licząc na to, że jakimś cudem, robiąc dodatkowo to lub tamto, zainspirujesz swojego mężczyznę do tego, żeby się tobie oświadczył. Nic podobnego się nie wydarzy. Również tutaj nie możesz emanować uczuciem bycia kochaną, jeżeli twoje potrzeby, jeżeli twoje marzenia i twoja wizja związku nie może być spełnione. Raczej będziesz wibrowała pretensją, goryczą i żalem. Więc zobacz, że to ty jesteś pierwsza w drodze do uszczęśliwiania samej siebie i do kochania samej siebie. Kolejne romantyczne case study, kochana. Dajmy na to, że spotykasz się z mężczyzną. Jesteście na fazie poznawania się, ale czujesz, że ten mężczyzna nie daje zbyt dużo atencji. Nie czujesz się po prostu przez niego adorowana. To tutaj również nie ma co liczyć na to, że ten mężczyzna czarodziejsko jakoś się przeistoczy w super adoratora, tylko musisz to ty postawić granicę i powiedzieć mężczyźnie, wiesz co, to jest dla mnie trochę za mało zaangażowania, abym mogła się utworzyć jako kobieta. I to jest to, co powinnaś zrobić na tak wczesnym etapie znajomości, na jakim w ogóle to poczujesz. Bo w momencie, kiedy umniejszasz własne uczucia, w momencie, kiedy próbujesz nie widzieć swojego jakiegoś rozczarowania lub niezgodności także waszych wizji tego, jak chcielibyście, aby relacja i związek wyglądał, to przeczekujesz bardzo ważny czas, który sprawia, że twoja energia zaczyna słabnąć, zaczynasz mieć coraz mniejszą ochotę na to, żeby otwierać się wobec tego mężczyzny. Twoje zaufanie również spada. Tu również nie zachowujesz się w kochający sposób w stosunku do siebie, jeżeli nie komunikujesz swoich potrzeb. Więc tak naprawdę możesz powiedzieć mężczyźnie, że to, czego pragniesz, to podziwiać mężczyzny za to, w jaki sposób ciebie adoruje i zdobywa. I tutaj jest bardzo ważna informacja, zwłaszcza dla mężczyzn, którzy podglądają nasz kanał kobiecy tutaj. Mianowicie kobiety podziwiają mężczyzn, którzy je adorują, którzy zdobywają te kobiety. Kobiety tak naprawdę nie podziwiają mężczyzn za same ich tytuły, same ich osiągnięcia, same ich dyplomy i jakieś wielkie, nie wiem, wysokie szczyty, które zdobyli, tylko kobiety podziwiają mężczyznę przede wszystkim za obecność, za oddanie. I mężczyźni potrafią robić bardzo wiele rzeczy gdzieś tam pobocznych, aby zasłużyć na szacunek, ale tak naprawdę jeżeli nie potrafią służyć swojej kobiecie i wybrać kobiety, to kobieta podświadomie nie będzie szanowała takiego mężczyzny. I bardzo często my kobiety łapiemy się na właśnie bardzo taki pełen seksapilu, pełen właśnie takiej męskiej energii wizerunek mężczyzny, tak? Że i te jego cechy, te jego fajne jakości zaczynamy w jakiś sposób pochłaniać, ale tak naprawdę samo cieszenie się tym, jak mężczyzna wygląda, tym, co on robi gdzieś tam w pracy, nie daje nam kobietom poczucia satysfakcji, ponieważ relacja z mężczyzną jest serca do serca. Jeżeli masz mężczyznę, który daje tobie okruchy swojej uwagi, okruchy swojego czasu, to
Nigdy tymi okruchami się nie najesz. I jest tylko kwestią czasu, kiedy bardzo się zmęczysz i albo pójdziesz w dół, w zniechęcenie i w myślenie o miłości, że jest po prostu niemożliwa i przytrafia się tylko wybranym, albo zobaczysz, że to jest tylko i wyłącznie Twój wybór, aby włożyć jakąś pracę do swojego życia miłosnego, zobaczyć, jak wygląda Twój wzorzec, kiedy zgadzasz się na mniej, pragnąc cały czas więcej i naprawdę przypilnujesz samą siebie, aby znaleźć swoje idealne dopasowanie. Idealne dopasowanie to jest właśnie wymarzony mężczyzna dla Ciebie, który ma podobną wizję i podobne pragnienia. I to nie oznacza, że mężczyzna, który nie podziela Twoich pragnień, czy Twojej wizji jest zły. On jest naprawdę okej, tylko bardzo ważne jest to, żeby umieć bezpośrednio i jasno ustalać takie rzeczy właśnie w fazie poznawania się. I jeżeli mężczyzna nie daje Ci poczucia bezpieczeństwa, to oto co możesz zrobić, aby mieć to poczucie bezpieczeństwa. Mianowicie, super istotną taką wibracją, którą kobieta, wymarzona partnerka mężczyzny powinna mieć, to jest właśnie poczucie takiej stabilności, poczucie osadzenia. I żadnej kobiecie nie uda się mieć tego rodzaju spokój, tego rodzaju harmonię, jeżeli inwestuje swoje serce i swoje uczucia w relacje z mężczyzną, który nie daje jej po pierwsze responsywności. Tutaj zaczynam wątek właśnie romantic case study. Jeżeli jesteś w relacji z mężczyzną, to tak naprawdę powinnaś sobie dać od 8 do 12 tygodni na to, żeby w ogóle poznać tego mężczyznę i zdecydować, czy bierzesz go pod uwagę do stałego związku. Czyli do tego, że jeżeli spyta Ciebie, hej, chcę Cię na wyłączne, chcę, żebyś była tylko moja, chcę stworzyć z Tobą związek, to czy powiesz mu tak, czy nie? Potrzebujesz według mnie na to około od 8 do 12 tygodni. I podczas tych tygodni sprawdzasz, czy ten mężczyzna jest responsywny z Twoimi uczuciami. Czyli jeżeli coś jest dla Ciebie nie okej, gdzieś byś chciała czegoś więcej, a gdzieś mniej, ponieważ to sprawia, że czujesz się właśnie bezpiecznie w tym związku i masz ochotę dawać więcej i otwierać się jako kobieta na tego mężczyznę. Od tego, w jaki sposób ten mężczyzna to odbierze, zależy, czy jego notowania pójdą w górę, czy w dół. Jeżeli mężczyzna nie jest responsywny z Twoimi potrzebami, to oznacza, że ma inny system wartości. I być może na Twoje powiedzenie, wiesz co, to jest dla mnie zbyt mało jakby wspólnego czasu. Jesteście na przykład 2 miesiące i randkujecie. I mówisz, że wiesz co, spotykanie się już co weekend tylko jest dla mnie za mało. I on stwierdzi na przykład, że jesteś atencjuszką. I możesz powiedzieć, okej, według Ciebie mogę być atencjuszką, natomiast to jest to, kim ja jestem, to jest to, czego ja potrzebuję. I jeżeli w świecie, w bajce tego mężczyzny, atencja, troska, uwaga dla osoby, którą się kocha, którą się wybiera na partnera, na partnerkę, to jest za dużo, okej. W tym momencie powinna się zapalić Twoja czerwona lampka, która Ci mówi, aha, ten mężczyzna nie podziela moich wartości, nie podziela mojej wizji. A co więcej, do tego czasu, kiedy jest, powiedzmy, upływają te 2 miesiące, upływają te 3 miesiące i Ty spotykasz się z mężczyzną i zanosi się już na stały związek, nadal nie powinnaś mieć opcji zamkniętej na innych mężczyzn. Nie powinnaś być skupiona, sfokusowana tylko na tym jednym mężczyźnie, bo nigdy nie wiesz, może się nagle okazać, że w chwili, kiedy dla Ciebie jest moment, w którym otwierasz się jeszcze bardziej i prosisz, wyrażasz prośbę o więcej i mówisz, spotykasz się z odpowiedzią, to jest dla Ciebie sygnał, że Twoja uwaga nie powinna już tam iść, ponieważ to nie jest mężczyzna, który da Ci poczucie bezpieczeństwa, mianowicie przez responsywność z Twoimi potrzebami. I znowu nie dlatego, że jest nie okej. Jakby relatywnie nadal jest okej, ale po prostu nie jest partnerem dla Ciebie. Druga rzecz z romantic case study, bardzo ważna, to to, a propos właśnie poczucia bezpieczeństwa, to to, czy mężczyzna szanuje
Twoje intymne granice? Czy to jest mężczyzna, który napiera na fizyczną bliskość? Czy on rozumie raczej, że kobieta otwiera się jak kwiat, że potrzebuje czasu? Jeżeli to jest mężczyzna, który w niefajny sposób robi jakąś presję, to również tutaj zapala się czerwona lampka. Powinna się Tobie zapalić czerwona lampka, ponieważ mężczyzna, który jest właśnie responsywny z kobietą, który daje jej poczucie bezpieczeństwa, to jest mężczyzna, który patrzy na to, czego Ty potrzebujesz, czy Ty czujesz się bezpiecznie. To będzie mężczyzna, który będzie starał się zasłużyć na to, aby móc Ciebie tak naprawdę skosztować. I totalną czerwoną lampką podczas randkowania jest sytuacja, w której przydarzyło się to mojej młodej klientce, kiedy mężczyzna zaczął ją całować w ogóle w taki sposób, który nie był dla niej fajny. I na jej postawienie granicy on mówi słowa: no daj spokój, przecież nie mamy po 15 lat. Czerwona lampka. To nie jest facet, który jest w stanie w ogóle zrozumieć tak naprawdę, o co w miłości chodzi. Jest to ktoś, kto od samego początku pokazuje, że nie szanuje granic. Nie słucha w ogóle tego, co kobieta mówi. Kolejna rzecz, która jest super istotna w tym, abyś to Ty stała się wymarzoną partnerką dla swojego wymarzonego mężczyzny, to kwestia zaufania. Bardzo istotne jest dla Ciebie, aby zacząć wibrować właśnie poczuciem pewności siebie, poczuciem tego, że jesteś skarbem samym w sobie dla mężczyzny, to abyś miała zaufanie do swoich własnych wewnętrznych granic. Tutaj z pomocą przychodzi zawsze down tempo. Kobiety, klientki czy moje kursantki wiedzą, że zasada down tempo to jest zasada zwolnionego tempa. Czyli odwrotnie. Nie tak jak zwykle, kiedy my kobiety staramy się jak najszybciej przyspieszyć moment, w którym mężczyzna nas wybiera i mówi, że jesteśmy jego dziewczyną. Tutaj odwrotnie, to Ty zwalniasz celowo to tempo, aby to mężczyzna mógł się Tobie objawić w całej okazałości. Byś nie musiała tak naprawdę wybierać albo mówić tak komuś, kogo nie znasz. Zasada down tempo jest super ważna i pozwala przede wszystkim na to, aby mężczyzna zasłużył na Twoje zaufanie, aby się pokazał właśnie takim, jakim jest naprawdę, abyś miała okazję w różnych sytuacjach go spotkać, zobaczyć, doświadczyć i zdecydować, czy to jest ktoś, kto dobrze rokuje, do kogo masz zaufanie. I po tych kilku tygodniach, kilkunastu tygodniach, kiedy on będzie gotowy do tego, aby stworzyć stały związek, sprawdzić, czy Ty jesteś gotowa zaufać właśnie temu mężczyźnie. Kochana, trzecim bardzo ważnym takim odczuciem, taką wibracją, którą musisz czuć jako kobieta, aby być właśnie tą taką wymarzoną partnerką dla mężczyzny, high value woman, to jest Twoje uczucie otwartości. I bardzo istotną kwestią jest to, abyś czuła się otwarta w ogóle na mężczyzn. Jeżeli naprawdę masz taką solidną intencję tego, aby przyciągnąć kogoś wartościowego do swojego życia i wiesz na pewno, że chcesz być w stałym związku, to sprawdź, czy oby na pewno jesteś otwarta na tego mężczyznę. Może tak być, że głowa chce, ale serce jest nadal zamknięte, bo na przykład doświadczyłaś jakiegoś bólu w przeszłości, albo może też tak być, że Twoje ciało jest zamknięte. To wtedy mężczyzna, wymarzony mężczyzna, nie będzie mógł przyjść do Ciebie, ponieważ nie będzie miał szans na to, aby się z Tobą połączyć. Więc jeżeli masz wątpliwości ku temu, czy oby na pewno jesteś otwarta na miłość, to radzę Tobie właśnie, abyś przyszła na sesję do mnie, abyś skorzystała na przykład z free mini kursu, który jest na www.lovesencja.pl, skrując na sam dół strony i sobie sprawdziła tą wibrację, co tak naprawdę, czym wibrujesz od środka. I super jest ważne, żebyś poszukując partnera była otwarta. I tu jest ważna rzecz a propos właśnie tej otwartości, że kiedy spotykasz mężczyznę, to wiedząc o tym i będąc pewną, że jesteś otwarta, będziesz mogła zaobserwować, czy ten mężczyzna swoim zachowaniem, tym co mówi, czy on Ciebie otwiera, czy on nadal wspiera w Tobie tą otwartość, czy jednak jego zachowanie, jego komentarze
Ciebie zamykają. I jak to się dzieje? Jeżeli na przykład masz jakąś konwersację z facetem na portalu randkowym i powiedzmy on przekracza jakąś Twoją granicę albo proponuje Tobie seks, to słuchając swojego ciała będziesz wiedziała właściwie, czy to Cię otwiera, czy to Cię zamyka. Czy jeżeli mężczyzna, który na przykład robił jakieś plany i coś zapowiadał i w pewnym momencie milknie, tak jakby nic nie zostało powiedziane, jakby nic nie było, jakby się nic wcześniej nie wydarzyło, to również to Twoje serce Ci powie, czy to jest właściwe, czy nie. I bardzo często Wy, kobiety, nie ufacie swojemu feelingowi, ponieważ macie poczucie, że a, gdzieś wydziwiacie, a, coś tam jest nie tak. Po prostu czujemy to, co czujemy i albo mężczyzna Cię otwiera, albo Cię zamyka. I nie chodzi o sam fakt tego, że mężczyzna daje jakąś propozycję, tylko pytanie, co robi z tym, kiedy mu odmawiacie. Jeżeli odmawiacie mężczyzny i on Was przekonuje o tym, że hej, ja będę miał za chwilę mnóstwo chętnych kobiet na spotkanie, na seks, a Ty zostaniesz sama, to macie do czynienia z manipulatorem, który chce w tym momencie umniejszyć wasze poczucie własnej wartości po to, abyście zgodziły się na to, co on proponuje. Mowa oczywiście o okruchach. Więc tutaj jest bardzo ważne, żebyście wychodziły do mężczyzny z otwartością. Jeżeli jego zachowanie, jego może nawet wibracja jest czymś, co sprawia, że czujecie zamknięcie, czujecie impuls do zamknięcia się, nadal pozostańcie otwarte, ale powiedzcie nie, dziękuję. To nie jest to, czego szukam. Szukam czegoś więcej i tak dalej. Więc zobacz, kochana, że to właśnie te trzy rzeczy. Poczucie bycia kochaną przez siebie najpierw. Poczucie bezpieczeństwa, czyli właśnie Twoje własne, wewnętrzne, solidne granice i poczucie otwartości, to może sprawić, że właśnie przyciągniesz właściwego mężczyznę do swojego życia. Te wewnętrzne granice, to poczucie bezpieczeństwa dla kobiety jest szalenie ważne i to powinien być papierek lakmusowy w tym, w jakiej wibracji chcesz przyciągać mężczyznę. Jeżeli nie czujesz się bezpiecznie sama ze sobą, a w 80% zawsze chodzi o to, bo nie chodzi o mężczyzn, to tu jest obszar Twojej własnej pracy. Będąc w lęku, nie jesteś w stanie przyciągnąć wymarzonego mężczyzny. Zobacz, kochana, że Ty najpierw musisz się dostroić do tego, co znaczy być właściwie z takim wartościowym mężczyzną. To jest bycie z kimś, kto nie musi leczyć Twoich ran, kto nie musi znosić Twojej reaktywności, kto nie musi Tobie udowadniać, jak jesteś piękna i wartościowa. To jest ktoś, kto przychodzi do Ciebie, kiedy jesteś właśnie gotowa na to, by być kochaną, by być bezpieczną i by być otwartą. Mam nadzieję, że to nagranie o tym, jak przyciągnąć wymarzonego mężczyznę, było, kochana, dla Ciebie pomocne. Przypominam o free mini kursie na stronie www.loveessencja.pl. To jest 3-dniowy mini kurs, który pozwoli Tobie właśnie posmakować takiego kobiecego vibe'a, prawdziwej, takiej esencjonalnej żeńskości, która właśnie inspiruje mężczyznę. Możesz też, kochana, myśleć, niezależnie od wieku, w którym jesteś, że przecież wszyscy fajni faceci są zajęci albo bardzo szybko rozchwytywani. Ale jeżeli podejdziesz do sprawy w bardziej realistyczny sposób i zobaczysz, że w gruncie rzeczy w dzisiejszym świecie jest stosunkowo mało kobiet w żeńskiej energii, to zobaczysz też swoją szansę na to, aby przyciągnąć właśnie takiego właściwego, wartościowego mężczyznę do siebie. Zobaczysz, że te zmiany wewnętrzne Twoje, głównie Twoje wewnętrzne zmiany, mogą dać Tobie satysfakcję w życiu miłosnym. Sama dokonałam takiej transformacji i to w obszarze nie tylko miłosnym, ale całego mojego życia i wiem, że jest to praca, która przynosi konkretny efekt, która przynosi zmianę okoliczności życia. Zapraszam Ciebie, kochana, bardzo serdecznie, również jeżeli jesteś zainteresowana w niedalekiej przyszłości przystąpić do kursu Gotowa na miłość, który prowadzę, który ma będzie miał dwie lub trzy edycje w roku 2022. Napisz do mnie również na kontakt@loveessencja.pl. Wprowadzę Cię również na listę oczekujących i na pewno, jeżeli pojawią się tylko wieści o kolejnej edycji, będziesz mogła dostać większą promocję na udział w tym kursie. Jeżeli byłabyś zainteresowana konsultacjami, a właściwie sesjami miłosnymi
jeden do jednego, to w przyszłym roku również udostępniam 5 pakietów takiej 3-miesięcznej współpracy w obszarze życia romantycznego. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz przewodniczki, potrzebujesz kogoś, kto pozwoli Tobie doświadczać właśnie więcej satysfakcji w życiu miłosnym, zapraszam do siebie, napisz tutaj również na kontakt@lovesensia.pl lub przez formularz, do którego link znajdziesz w opisie tego nagrania. Jeżeli podobało Ci się, to zostaw like, poślij to nagranko kobiecie, do której również może być ono pomocne i przede wszystkim zapraszam Cię do tego, abyś trzymała się w takich kręgach kobiet, w której nie ma użalania się, nie ma biadolenia, nie ma narzekania, tylko w której jest wzrost i rozkwitanie, w której stajesz się tak naprawdę właśnie wymarzoną partnerką swojego wymarzonego mężczyzny. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, to była Yamadi, to była Love Essentia. Buziaki, pa, pa.